Mnie się nigdy nic nie śni. To lepiej. Może lepiej. Kiedy zasypiam, czuję, że umieram. Ja nie jestem pewien, czy to jest spektakl o śmierci. Myślę, że ten motyw umierania jest tylko jakby pretekstem. A ważniejsze jest to, co się dzieje między tymi ludźmi. Moja postać jest osobą, która musi dzielić pokój z pewną kobietą, z którą chyba nie do końca chce żyć. Ja wiem, jaki będzie nasz sposób. Nie wiem. Przecież nie będę lepszy wygrał. Nie umiesz marzyć. Obserwowałem tą dwójkę już przy poprzedniej sztuce. Nie byli ludzie, którzy przyszli tylko na próbę, ale że jakaś przyjaźń też ich łączy. I myślę, że to jest bardzo ważne przy doborze aktorów, żeby to nie byli tylko wykonawcy, ale żeby to byli ludzie, którzy się rozumieją. Nie jest tak, że robimy to, co Piotrek nam każe. Często, gęsto możemy jakby wtrącić swoje 3 grosze, no i gramy tak, jak czujemy, tak? A nie, że Piotrek mówi, masz to zrobić tak i tak i muszę się wpasować w to. No bardzo często nam podpowiada, jak to można zrobić, ale niekoniecznie musimy to zrobić tak, jak on uważa. Tak? Mam iść z tobą? Zostań. Do czegoś zmierzałam, ale nie pamiętam do czego. Stworzyliśmy coś, z czego jestem zadowolony i na pewno wiszuję Piotrowi i dziękuję za współpracę. Myślę, że dążę do takiego teatru, który będzie teatrem takim spadochronowym, że aktorzy zostaną zrzuceni na spadochronach i zagrają tam, gdzie zostaną zrzuceni.